Cześć kochani, dzisiaj mam dla was open box. Ja już co prawda otworzyłam wcześniej tą paczkę, ale chcę wam pokazać, co mi przyszło z pewnej firmy. Jest to firma Venita. Mam tu taki sobie kartonik. W środku znajdują się same, można powiedzieć, kosmetyki. Ja teraz pokrótce opowiem wam, co jest w środku, czy coś mi się spodobało wyjątkowo i tak dalej, i tak dalej. Pierwszą rzeczą, jaką udało mi się wyciągnąć, jest takie małe pudełeczko z zestawem olejów, po prostu olejów. Jest napisane, że w środku jest olej z makadami 100%, olej arganowy 100% i monoi oil 100%. Ja dostałam tutaj taki właśnie Venita Salon Professional Hair Body Argan Oil 100% naturalny, eko, certyfikat, że jest ekologiczny. Olejek arganowy, 100% czysty, naturalny olejek arganowy przez swoje unikalne właściwości nazywany jest złotem Maroka. Dzięki wysokiej zawartości kwasów omega-3-6-9 oraz witaminy E nawilża, ujędrnia i regeneruje. Wzmacnia i odżywia kruche i łamliwe paznokcie, odżywia, nawilża i wzmacnia włosy, nadając im miękkość połysk. Więc to jest coś dla mnie i dla moich podniszczonych włosów, super. Teraz wyciągnęłam coś, czego zapach po prostu urzekł mnie, bo już to jest jedyna rzecz, którą w sumie używałam ze środka. Jest to serum na końcówki. Jest to serum z dodatkiem olejku arganowego i buriti. Serum na końcówki włosów głęboko regenerujące. Regeneruje, wzmacnia i nawilża włosy, poprawia ich kondycję. Chroni podczas suszenia i stylizowania na gorąco. Zawiera naturalne olejki arganowe z klei. Arganowy z kiełków pszenicy i buriti, bogate w NNKT, bogate również w witaminy E, A, D oraz składniki mineralne. To jest taka właśnie taki serum na końcówki, bez spłukiwania. Kolejne, co sobie tutaj wyjęłam i wylosowałam, jest kolejne serum do włosów. Jest to serum do włosów z olejkiem jojoba. Jojoba, wiem, że wszyscy mają z tym problem. I z olejkiem z makadami. Jest to również serum bez spłukiwania i w sumie ma trochę inny skład niż ten poprzedni i na pewno też go wypróbuję. Jeszcze zobaczę sobie zapach, bo ten poprzedni ma zapach po prostu przecudowny i on, i on skradł moje serce już od razu pierwszego dnia. Jeszcze sobie tylko zobaczę ten. O Boże, ten ma równie cudowny zapach, po prostu czadowo. Oba te olejki mają przepiękny zapach, skład i w ogóle czuję, że to będzie coś cudownego. Ostatnim z tego zestawu jest macadamia oil do włosów i ciała, 100% naturalny. Olejek macadamia czysty, naturalny olejek macadamia to prawdziwy eliksir młodości. Posiada wysoką zawartość kwasów omega-7 i omega-9, witaminy B1, witamin B1 i B2 oraz minerałów potasu, fosforu i wapnia. Wykazując właściwości nawilżające oraz uelastyczniające skórę o długotrwałym działaniu, wygładza skórę zapobiegając procesowi przedwczesnego starzenia, regeneruje rozwojone suche włosy i paznokcie. Więc to też będę używała właśnie do włosów, pewnie do jakichś suchych miejsc, czyli jakieś łokcie, kolana czy kostki. Super, fajne takie. Jeśli chodzi o włosy, mam tutaj jeszcze dwa płyny do modelowania. Ja co prawda nie modeluję jakoś szczególnie włosów, ale uważam, że sobie chętnie to przetestuję. Są to takie dwa płyny. Pierwszy jest to Modeling Spray with Provitamin B5, płyn do układania włosów z prowitaminą B5, a drugi to jest płyn do układania włosów z keratyną. Jak wiecie, keratyna jest bardzo potrzebna do włosów, więc fajnie, że ma to w składzie. Testujemy sobie, gdyby miała ochotę zrobić sobie jakieś loki czy jakąś większą fryzurę, na pewno użyję płynu do układania, bo on przedłuża efekt uzyskanej ułożonej fryzury. Teraz mam coś, co Lucia kocha najbardziej, jeśli chodzi o wszystkie kosmetyki. Ja najbardziej uwielbiam wszystkie i wyłącznie w ogóle peelingi do ciała, do buzi, do rąk, do stóp, do wszystkiego. Tutaj dostałam dwa przecudowne peelingi. Pierwszy to jest czekolada i pomarańcza, zero parabenów, selesów jakichś i tak dalej. Super, silikonów, ale ma super skład. Venita Natural Body Peeling, Chocolate Orange.
czekolada i pomarańcza. Jest to peeling cukrowy do ciała o właściwościach złuszczających, wygładzających, pobudza regenerację naskórka, nawilża i wygładza powierzchnię skóry. No, fajny, fajny. O, ale nie widziałam już takiego połączenia czekolady z pomarańczą. Fajnie pachnie, jest taki ciemny. Widzę, że ma różne granulki, bo jest taki... O, taki gruboziarnisty. O Jezu, ja lubię gruboziarniste. Ale super. A pachnie cudownie. Ja już widzę moją dzisiejszą kąpiel. Następny peeling. Jest to peeling również cukrowy. Peeling do ciała. Cynamonowo-waniliowy. Również idealny skład. Zero parabenów, SLS-ów, ALS-ów, SLS-ów, silikonów i tak dalej. I ten... Już pachnie tak, o Jezu, ja bym go używała na święta, bo jest idealny taki właśnie świąteczny, ten cynamon nadaje takiego fajnego. O, ale fajny, taki on jest właśnie jaśniutki, również gruboziarnisty, bo widzę, że jest taki sam. Więc te peelingi na pewno będą super. Teraz mam tutaj tusz z Venity, znaczy z Venity, no to oczywiście. Teraz mam tutaj tusz Visage Extreme Length. Tutaj mam coś, czego się totalnie nie spodziewałam. Jest to zestaw 12 neonowych lakierów. Mam wrażenie, że chyba tej samej firmy, z tego powodu, że one nie są w ogóle podpisane. Więc sobie je teraz pierwszy raz otworzę. Pierwszy, jaki wyciągnęłam, to jest taki prześliczny neonowy zieleń. Neonowy zieleń. Taki neonowy zielony. Przepiękny, taki błękitny kolor. Ja uwielbiam w ogóle mieć najlepiej, ja chyba bym w ogóle miała taką sypialnię. To zresztą widać po ścianie z tyłu, jest taki właśnie niebieściutki, piękny. O, teraz taki fajny niebieski, taki już właśnie mocniejszy, to też właśnie... Takie kolory lubię na poznaczkach, takie właśnie mocne. O, tutaj mam przepiękny właśnie taki przygaszony zielony, taki pastelowy, o, pastelowy zielony, też potrzebowałam. Ostatnio w sumie miałam pomysł na taki właśnie, tak sobie pomalować paznokcie i nie miałam takiego lakieru. Tutaj mamy przepiękny jasny róż, następnie taki oczojebny, koralowo-różowo-pomarańczowy. O Jezus, one są tak podobne. Wyobraźcie sobie dać facetowi do wybrania takie lakiery. O, tak powinnam je trzymać. O, takie. Są bardzo podobne. Tu mam pomarańczowy właśnie, taki brzoskwiniowy, potem bardzo podobny i podobny. Potem mam taki już normalny, przepiękny róż. Kolejny raz niebieski, właśnie teraz jak wyciągnęłam ten niebieski, to dopiero widzę, że ten, który wyciągnęłam teraz, jest niebieski, ten był bardziej taki turkusowy. Ja właśnie nie zauważyłam wcześniej tej takiej różnicy. I ostatni, który został, to jest taki bardzo ładny żółty, taki nawet beżowy prawie, taki mleczny, taki, nie wiem, jak bananowe mleko. I ostatnią rzeczą, którą chciałam wam pokazać, jest kilka produktów takich samych. Są to znowu spreje koloryzujące, ponieważ wystąpiły nowości w tych sprejach, one się bardzo ładnie przyjęły. I teraz mamy nowy kolor, jest to kolor Różowy Świat, Fioletowa Aura, Miedziany Pył, Morska Fala już była, ale dostałam jeszcze raz. Biały dostałam jeszcze raz, bo wiecie, że biały jest to podkład, jeśli ktoś ma takie niezupełnie blond włosy. I ostatnie, już w ogóle totalnie nowości, coś co jest fajne i muszę to koniecznie przetestować i nagram wam, myślę, że osobny filmik. Są to takie spreje neonowe, One Night UV Color. Jest to spray do zdobień, dekoracji, do jakichś włosów, do ubrań, na dyskotekę i tak dalej. Mam tu kolor żółty. Tu mam kolor niebieski, różowy i zielony. Ten zielony będzie pewnie fajny. Tutaj wam wstawię teraz zdjęcie mojego małego Karolka, któremu zrobiłam dzisiaj włosy właśnie niebieskim sprayem. Były to dosłownie dwa psiknięcia, bo on chodzi do szkoły i nie chcę mu tego dużo robić.
I w sumie myślę, że nagram jeszcze dla Was osobno jeszcze jedną recenzję tych sprayów, bo chciałam właśnie jeszcze pokazać, jak działają te spraye UV. Mam nadzieję, że spodobał Wam się filmik, że coś Was zaciekawiło. Linki do strony Venity oraz wszystkie pozostałe moje social media znajdziecie w opisie i pa!